5 milionów lat temu erupcje wulkaniczne spowodowały oddalenie się od siebie płyt litosferycznych skorupy ziemskiej, Afryki, Eurazji i Ameryki. Na środku Oceanu Atlantyckiego powstało olbrzymie pasmo górskie. Najwyższe z tych szczytów wystają ponad poziom wody. Azory, archipelag 9 wysp, rozrzuconych na przestrzeni 650 kilometrów, to właśnie owe szczyty. Kiedy myślimy o najlepszych miejscach do nurkowania na kontynencie europejskim, na jednym z ostatnich miejsc wymienilibyśmy zapewne Azory. Położony ponad 1500 km od wybrzeży Portugalii, wulkaniczny archipelag nie jest ważnym punktem na turystycznej mapie świata. I właśnie na tym, między innymi, polega jego niezaprzeczalny urok. Przybyliśmy tu w jednym celu. Spotkania największego z żyjących na naszej planecie drapieżników – kaszalota. Te 20-metrowe giganty polują na kałamarnice olbrzymie, mityczne krakeny, które wymykają się współczesnej nauce prawie tak samo skutecznie jak tybetański yeti. Zanurkujemy też w miejscu nazywanym Princess Alice, uchodzącym za jedno z najbardziej interesujących. Tu zawsze można spotkać mobule, w języku angielskim nazywane diabłami morskimi. Ich taniec to jedno z najpiękniejszych podwodnych widowisk.